TVG9. No niedawno władze miasta Gdańska chwaliły się sprowadzeniem nowych tramwajów z Dortmundu, zdaje się. A okazuje się, że już na samym początku jest awaria. I to poważna, zatrzymanie w ogóle całej linii powodująca. Zdaje się, silnik wysiadł. A przyjrzyjmy się temu bliżej. To już trwa dosyć długo, z tego co widziałem. Nie wiem dlaczego, nie można było usunąć tej awarii. Zaraz, czekaj. No. To już dosyć długo trwa, nie? No to widzę. Jak ja dojechałem tutaj, nie wiem, tak? Pani. No ja jechałam tym tramwajem. Pani jecha, ile to czasu będzie? Z 15 minut. 15 minut. I tutaj powiedziano, że to jest. No, że silnik się zepsuł. Jest to jeden dla nas w sumie, jako Gdańszczan, jeden z nowo sprowadzonych za nasze pieniądze. Tak, to z Niemiec, tak? Z Niemiec, z Dortmundu. No jest taka niespodzianka. Jest to poważna lekcja dla nas gdańszczan, abyśmy wzięli sobie do serca działanie komunikacji, komu ona podlega i tak dalej. Bo to ma swoje implikacje, niestety. No tutaj cała linia unieruchomiona, gdyby, nie? No. Tak, gdyby to było inaczej zarządzane, nie po kolesiotku, tak ja uważam. Gdybyśmy rzeczywiście mogli współdecydować, to może by ten obraz był inny. Ruszył się, aha. Przy czym ja nie wiem, dość drogie są te nasze, bo ja byłem w PES-ie, w tej fabryce, to jest fabryka z polskim kapitałem i te wodze rzeczywiście się sprawdzają, chociaż są drogie. No ale po co to takie rupiecie sprowadzać, które się na zewnątrz ładnie prezentują, a... Operatorów, bo widocznie nie umiał się zrobić, że to ktoś poprawił i jedzie. Za nasze ciężkie pieniądze, no. No dobrze, że chociaż uruchomiono i że linia się odblokowała. No to Każdy raz może to Dziękujemy Mirkowi Sarneckiemu za informację. Ja tylko apeluję o to, żeby... Może to jest jednorazowy problem tylko. Jak przyjdzie, mamy zimę, mamy to, co mamy, a co jeszcze będziemy mieć, to tylko opatrzność wie, żebyśmy się obudzili we właściwym momencie, kiedy przyjdą wybory. Drodzy przyjaciele Polacy, Gdańszczanie. Teraz, co niektórzy z nas zasnęli. No. Ale nie jesteśmy, drodzy Państwo, osamotnieni, skoro nie tylko ja. Ja jeździłem dwa miesiące w Gdyni. Autobusy. Przepraszam, można pana filmować? Czy nie życzy sobie pan? Autobusy, proszę pana, kierowcy sobie w Oliwie
gadu, we trzech, 188, tam chyba nie 188, 296, coś tam, trzy autobusy i oni sobie grają. I on odjeżdża 7 minut później. No, jak to może być? Przecież urząd miasta daje pieniądze. Daje kontrolerzy ruchu. Oczywiście, są kontrolerzy. Proszę, tacy jak tam no, stoją, dopiero ma, przyjechali. Wiem, że urząd miasta daje pieniądze. No nie, byli wcześniej, nie, to prawda, byli. Ale pokazuje, że to są właśnie tacy kontrolerzy. No, tak. Nie, no to są koleś. Byli wcześniej, to nie przesadzajmy. No nie może, bo miasto na to się nie. Ale jak on może wyjechać 7 minut? Jak? Dziewczyna akurat powiedzą, że ten pan mówi, ja to zależy od tego, co powiedział, że pan nie odjechał. To chyba mają takie wyzwolenie może. Na wybory obudziło. Teraz, w czasie zimy, teraz się okazuje, że na zachodzie, w normalnym kraju, to by minister poleciał, tak? A się dzisiaj były jakieś spotkania i tak dalej, a o konsekwencjach w ogóle nie było mowy. A powinni, żeby to ktoś odczuł, żeby zaczęli być. Myślę, że tak. Jakieś konsekwencje. Co to? Kochani, żeby w zimie, zima była zaskoczeniem, a gdzie lata wstecz, gdzie takich rzeczy nie było. Nawet dobra, my monitorujemy tu, mam nadzieję, że to jednorazowy problem, tylko że się nie będą takie rzeczy notorycznie powtarzać. Dziękujemy Mirku za informację. Uważam, że to jest nasz obywatelski obowiązek, żeby reagować na to, co się dzieje. A ty myślisz, że to nie jest tylko przypadkowa awaria, że to jest... Ja myślę, że jeden, jak ta zima trochę dłużej jeden potrwa, symptomów, że to może byłego, troszeczkę... Nie jeden reżim, to już tak od politycznej strony powiem, nie jeden reżim obalały, co? Klęski. Znaczy zima, czy to będzie zima, czy to jakakolwiek inna, jeżeli się jej stan się przeciąga, jeżeli władze nie reagują tak, jak powinny. Dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo.